Za nami pierwszy dzień Święta Polskiej Muzyki 61, Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu 2024. Jak widzowie oceniają start tegorocznej fety? Kaja raczej nie będzie zadowolona. Zobaczcie, jakie mają zdanie na temat opolskich premier, debiutów i recitali. Spis treści 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu 2024. Jak widzowie oceniają 61. KFPP w Opolu 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu 2024 31 maja wystartował 61. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, KFPP Opole. Podczas festiwalu dokonywane są prezentacje utworów premierowych, premiery, debiutów estradowych, debiuty, które zainaugurowały Święto Polskiej Muzyki, przegląd osiągnięć mijającego sezonu, super jedynki, oraz kabaretów, kabareton. Festiwal potrwa do 2 czerwca 2024 roku. Pierwszego dnia odbyły się koncerty konkursowe, premiery oraz debiuty Niemen Symfonicznie, które wyłoniły tegorocznych laureatów. Po premierach, nagroda Stowarzyszenia za X za najlepszą muzykę na 61. KFPP powędrowała do Jarosława Cilkiewicza i Piotra Cugowskiego, wyróżnienie przyznawane za tekst piosenki powędrowało do Józefiny i Skubasa, zaś nagrodę publiczności im. Karola Musioła otrzymali Zabłocki osobiście Czesław Mozil za piosenkę Ławeczka. Józefina Skubas wygrali premiery głosami widzów. Po udanym występie na koncercie debiuty Niemen Symfonicznie, nagroda im. Anny Jantar za zajęcie pierwszego miejsca w konkursowym koncercie powędrowała do rąk Norberta Wronki, a nagroda od publiczności do rąk Alana Cymbalisty, zwycięzcy programu Szansa na sukces. Opole 2024. Na scenie pojawiła się także Gaba Kulka i Skaldowie, a Kaja i Andrzej Piaseczny, który wystąpili w roli prowadzących, zaserwowali widzom recital. Wystąpił także ze swoim recitalem Twoje serce do życia wystarczy Michał Bajor, który 50 lat temu debiutował na kultowej scenie. Towarzyszyła mu Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz i Kaja. Jak widzowie oceniają 61. KFPP w Opolu. Po pierwszym dniu festiwalu postanowiliśmy zapytać internautów i widzów, jak oceniają to, co zaserwowali im producenci i organizatorzy. Na długo przed festiwalem nie brakowało głosów sprzeciwu na wieść, że zabraknie takich osób, jak Maryla Rodowicz, a w roli prowadzącej pojawi się M. Inaczej, Kaja, jak fani oceniają popisy zarówno artystów, jak i prowadzących? Internauci nie mają litości. Oto, co mówią, pisownia oryginalna, pani Alicja Majewska i pan Michał Bajor uratowali koncert. Kaja porażka, lepiej niech robi to co potrafi najlepiej i nie bierze się za prowadzenie, natomiast jestem mile zaskoczony prowadzeniem nocnego koncertu Niemen. Bardzo źle, Kaja klapa, gorzej być nie mogło, Kaja Zenada Piasek super i tylko Bajor, smutne ze tak. Można zepsuć taka imprezę, piosenki marne, szczególnie te premierowe.
Debiutanci skakali po estradzie jak małpki w zoo, wydobywając z siebie niemrawe dźwięki, a ci, co udawali, że śpiewają, to tych zagłuszała muzyka. Piasek się jąkał. Kaja straszyła swoim dobrze odżywionym obliczem, nie powinna już występować na estradzie, jest za bardzo korpulentna. Jedynie Paulina Chylewska i pani Zno, to prawda, były na bardzo wysokim poziomie. Kaja okropnie i wygląd i śpiew Piasek super, prowadzący, wielka porażka, nie dało się tego oglądać. Moim zdaniem Kaja nie sprawdziła się jako prowadzącą. Piasek jak zwykle szarmancki, błyskotliwy z elokwentną pointą. Ratował sytuację. Sam koncert nie był aż tak zły. Super Cugowski, Alicja, Lambery. Jak zwykle Opole łączy style muzyczne, koncert Bajora wspaniały, przez chwilę zrobiło się festiwalowo. Min za sprawą Pauliny Chylewskiej. Debiuty bez zachwytów z mojej strony, komentujemy kreację gwiazd. Ale myślę, że ktoś czuwa nad całością, powinien mieć też wpływ i na te kwestie. Suknia Kai bardzo ciekawa, ale według mnie nie na tę sytuację. Pozdrawiam, kiedyś było lepiej, prowadzący to żenada Kaja wygląda fatalnie, a Piaseczny jak dziadek na dodatek stracił głos. Słabo, słabiutko, coraz słabiej, a jakie jest wasze zdanie na ten temat?